Dzisiaj wybrałem się na te mostowskie tereny zobaczyć, bo tu takie prawdziweczki nieraz piękne, nieugryzione. Naprawdę cuda. Ale no jest masakra. To jest pierwszy grzyb znaleziony pod grzybek po no chyba więcej jak półtorej godziny minęło. Także podgrzybek olbrzymi, dosłownie jak borowik. Ale to jest dopiero pierwszy grzyb, jakiego znajduję. No, na podgrzybka to jest, kurczę, gigant. Ale już zauważyłem, że tu to też stoi. No to nawet dwa. Również giganty. I spójrzcie, że te podgrzybeczki jeszcze młode. Mimo to, że takie duże. O, tu mały stoi. Mały taki grubasek. Jeszcze jeden tu stoi. Tu idę takim skrajem lasu, gdzie tu zawsze tych borowików było naprawdę dużo. A nie ma nic. Miałem nie brać innych, a pierwszej kolejności borowiki, ale że nie ma nic, to trzeba i te podgrzybeczki zabrać. O, tam coś stoi. A tu zajączek. Jeden, drugi. No popaduje trochę. To jest nadzieja, że coś w końcu będzie. No widzę jakąś śliczność. Jest perełeczka. Jest perełeczka śliczna. No tu to nie są poogryzane te prawdziweczki. Proszę, jakie śliczniutkie. A nie tak jak tego liściastego. Tak, te glutołazy to kurde opitolą te prawdziweczki, że masakra. A te podgrzybki, no takie olbrzymy, kurcze i zdrowiutkie. Stoi prawdziweczek. Stoi jakaś perełeczka. Piękne, ach, śliczne te grzybki, jak nieogryzione to naprawdę cuda. No tu jakiego pięknego
prawdziweczka, ktoś rozjechał. No tu są ślady od samochodu. Główka jeszcze zdrowa. Główkę można zabrać. Tu cudeńko stoi. Tu śliczność. Kurczę, jakie te borowiczki śliczne na tym mostowie. To aż miło takiego ujrzeć. Myślałem na to liść. Stoi prawdziweczek. Stoi perełka, ledwie go zauważyłem. W tym słońcu, słoneczko wyszło, mało co go widać. Jest następna perełka. Jest perełeczka następna. Tu mam tych trochę podgrzybków. Podgrzybków to nie filmuję. To te prawdziweczki. Chyba borusek taki tu ukryty. No, nie. Tak. Dziweczek. Ale śliczniutki stoi. Ale śliczniutki. Jaka perełeczka, a? Jakie śliczności. Miałem podgrzybków już nie filmować, bo tak stoją przeważnie pojedynczo. Ale tu taka gromadka się trafiła. I to piękne. O, jakie śliczności. Widzę tam jeszcze jednego.
O. Ej, kurczę. To tu trochę tych podgrzybasków chyba stoi, bo tu tak kątem oka zauważyłem, że stoi. O, tu nie jeden. Tu taki piękny. O, to drugi z boku. Taki grubasek. Piękny. No ten jakiś taki marny. To jest następny. Tu widzę znowu. Stoi młody. Piękny. Rozglądam się, czy więcej nie ma. Czasem się idzie kilometr i nie ma nic. A czasem i taki mały ten placyk. Ile skarbów tu na tym placyku małym. No, mówię boruski. Podgrzybeczki też stoją, ale już widzę z daleka, że i tam dalej stoją. Jeden, drugi, trzeci. Zaraz je powyciągam. Położę tylko. O! Tu jaka gromadka. Tu, 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 tu. Nie, tu myślałem, że też, a tu liść. Ale nie, tu dalej też stoi. Tu dalej te. O. Tu następne. Jeden, drugi, trzeci. Tu jeden ze żarty. O. Tam następne dwa. To jest ten mostowski teren. Tu nieraz jak wysypią, to naprawdę jest ich ogrom, tych podgrzybków. Ale ja to głównie za prawdziwkami tak się rozglądam. No na razie nie ma ich za dużo. No to będę brał i te podgrzybki.